psalmie 67, który dzisiaj rozważamy, mamy takie piękne słowa: niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. Stajemy dzisiaj przed Bogiem i prosimy Go o to, żeby miał dla nas pogodne oblicze. Ale jeśli proszę o to Pana Boga, żeby miał dzisiaj dla mnie pogodne oblicze, pełne dobroci, pełne pięknego spojrzenia, pełne uśmiechu, pełne życzliwości do mnie, to tak naprawdę sam jestem zobowiązany do tego, żeby mieć takie oblicze dla mojego bliźniego. Co wyraża moja twarz, kiedy spotykam się z bliźnim? Czy moi bliźni, moi bliscy mogą widzieć na mojej twarzy uśmiech? Czy mogą widzieć na mojej twarzy życzliwe spojrzenie? Czy mogą widzieć na mojej twarzy wypisaną szczerość, dobroć i życzliwość? Czy też może zobaczą częściej na mojej twarzy grymas złości, czy niezadowolenia, czy jakiegoś smutku? Mieć pogodne oblicze. Bóg dla mnie i dla Ciebie, dla nas wszystkich ma zawsze pogodne oblicze, pełne życzliwości i miłości. Niech moje i Twoje oblicze również będzie pełne życzliwości, pięknego uśmiechu, pięknego spojrzenia dla każdego, kogo spotykam na drodze mojego życia.